Setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Wow, co my tutaj mamy? Jaki to jest domek najdłuższy? Co jest grane? To jest najmniejszy i najdłuższy domek w Minecraft. Wow, jak on wygląda. I tutaj ma takie malutkie drzwi. Ej, ale byśmy do niego weszli. Ale stoi tutaj jakiś villager i ma napisane 10 emeraldów. Panie villagerze, możemy wejść do środka? Proszę, chcemy wejść tutaj. Kiwa głową, że nie. Nie możemy? Aha, bo chcesz 10 emeraldów za wejście do najmniejszego i najdłuższego domku w Minecraft. Wow, patrzcie, jaki on jest długi. Ciekawe, co się znajduje w środku. Weźmy to, sprawdźmy, ale pierwsze musimy mu zapłacić 10 emeraldów. No, no dobrze, no to znajdźmy, ale szukaj kopalni. Chodźmy do kopalni. Szukamy, musimy właśnie pójść po te emeraldy, je wykopać i mu przynieść. Wtedy będziemy mieli wstęp do najmniejszego i najdłuższego domku na świecie w Minecraft. No, podejdźmy, tutaj powinny być 3 kopalnie, jest jedna taka dirtowa, druga taka jakaś żółta, trzecia jakaś różowa. Weźmy sobie, otwórzmy tutaj skrzynkę, o, mamy rzeczy, świetnie się składa. Weźmy kilof, no i takie słabe generalnie te rzeczy są, no to ubieramy się, skórzana zbrójka. Widzowie, zanim tam wejdziemy, to pamiętajcie, łapeczce w górze, kliknijcie łapeczkę i subskrypcję, bo już niedługo moja twarz. Premiera całej piosenki będzie 16 grudnia, a trailer już za tydzień w piątek, 2 grudnia, godzina 18:00 w piątek będzie cały trailer. Dobra, okej, wejdźmy do środka i zobaczymy, są emeraldy, diamenty, złoto, ole bogactwo. Chodź, idziemy, kopiemy, tak jest, Alek, dawaj. Biegamy, co jest? Jakiś skorpion, creeper, uważaj, cofaj się. Uważaj, Alek, on jakiś skorpion i creeper go nawala, co jest? Pomagam ci już, szybko, musimy je rozwalić. Jest jakiś skorpion, wow, jak on wygląda, patrzcie, a kuje mnie, on mnie też kuje, o nie, 3 serca, szybko, co to jabłko, złote jabłko, okej, zjadłem, na szczęście przeżyłem, dałem radę, ale ten skorpion kuje. Okej, pokonaliśmy. Dobra, udało się. Super, było ciężko. Ale mamy dużo diamentów, emeraldów i złota. Bogactwo. Ale my potrzebujemy tylko 10 emeraldów, więc weźmy, wykopmy tylko szmaragdy, bo nam diamenty nie są na razie potrzebne, więc kopiemy tych 10. Okej, ja już mam 2 sztuki, 3, 4, a wy widzowie możecie wykopać subskrypcję. Pamiętajcie o subskrypcji, wykopcie razem ze mną taką czerwoną. Tam na dole wbijamy 1 milion, już mało brakuje. Dla subskrybentów będzie piosenka, pamiętajcie, nie? Że kto subskrybuje, to będzie widział piosenkę, moją twarz, więc warto zostawić subika. Okej, ja już mam 7, 8 sztuk, 9 i 10 już nazbierałem. Ja mam 8, czekaj, 9 no tutaj i 10. Alek też, chciałem powiedzieć Sebek, Alek też tutaj nazbierał. Wracamy z powrotem do villagera i weźmy mu, zapłaćmy. Może nam teraz pozwoli wejść do tego najmniejszego domku na świecie i zarazem najdłuższego. Biegniemy szybciutko. Tak, panie villagerze, mamy już zebrane, są też właśnie szmaragdy, emeraldy. Ty, jak się cieszy. On kazał 10 emeraldów za jednego, więc ja rzucam, czekaj, ja pierwszy. Okay, raz, dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, policzone, proszę bardzo. Ty dobrze liczysz. Yeah, o tak, dobra. Patrz, wyrzucił mi enderperełkę, perła endu, żebyśmy mogli tam się tepnąć. Wow, ja dostaliśmy właśnie perłę do tepania się. No i Alek, dałeś mu? Też dostał. Okej, po jednej perełce endu mamy. Teraz musimy idealnie wycelować tą perełką endu. Tylko, ej, walnął mnie, co jest? Co mi villager robi? Co jest? Ej, zmniejszył mnie! Teraz ciebie, ej, patrz, nawala ciebie. Villager mnie pomniejszył, jaki jestem mały! Jaki jestem niesłodziak, patrzcie, tutaj jestem. Jakie wygląda? Ej, zbrojka mi się zmniejszyła, co się stało z moją zbroją? Ej, ty też jesteś mały. Co się stało mi? Ale dziubas, jesteś maluchy. Takie karaluchy, patrzcie. Jak my wyglądamy, okej. Villager nas specjalnie pomniejszył. Teraz jesteśmy tacy mali jak ten domek, wow, który tutaj jest. I teraz możemy podejść bliżej, patrzcie. O, teraz jestem właśnie przed samymi drzwiami do tego najmniejszego domku. Ale tam fajnie to wygląda wszystko. I to jest najdłuższy mały domek, nie? Zobaczcie, jak on się ciągnie. Teraz idealnie trafmy, uwaga, wycelowuję tą właśnie perełką. Ale villager jest duży, ty patrz na to. Jaki villager wielki. Jak jest syry. Panie villagerze, jakie pan ma fajne buty! Wyczyścić panu! Ale stópki, normalnie. Panie, wyczyścić panu buty! Chłop ma nogi jak sarenka. Możemy mu wyczyścić, Alek, czyść mu buty, ale już. A masz szczotkę? Czyść mu, szczotkę ja nie mam. No, to ja Alek, mu wyczyścić. Alek, no idź, bo weź mu to wyczyść, no. A dostanę od pana emeraldy, panie. Taki wielki. Ja cię patrzę, dobra. A jak ty kicasz? Weź podskocz. Ale ty kicasz, jaki karaluch. No. Dobra, wejdźmy do środka, bo to jest najciekawsze. Uwaga, rzucamy perełką endu. Za 3, 2, 1 i leci! I jesteśmy! Wow, co się stało z ekranem? Ej, mamy drzwi! Wyszliśmy do najmniejszego i najdłuższego domku na świecie! Wow, jak to wygląda w środku! Mamy lawę i bedrocka. Skałę macierzystą, ona jest niezniszczalna. Dobra, musimy teraz zrobić parkura i nie wpaść do lawy. Ostrożnie, Alek, dawaj. Musimy przejść dalej. Tam jest jakieś kolejne pomieszczenie. Pamiętajcie, że to jest najdłuższy domek, nie? Więc on jest bardzo długi. Spróbujmy go całego przejść, nie? Okej, przeskakuję, dobrze. Nie wpadnijmy do lawy. Idealnie skacz, a tutaj są jakieś lasery na ścianie w ogóle dane. Dobra, pięknie. Kicamy sobie. Wow, tu będzie dłuższy skok, uwaga, uwaga. Wykonałem dłuższy skok, poleciałem jak Tarzan, chłopie. Patrz jak ja skaczę. Wow, chłop skacze. Uwaga, skróciłem sobie drogę, widziałeś to jak podskoczyłem daleko? Patrzcie, nie patrzyłem. Nie wpadłem ani razu, dobrze mi idzie. Świetnie, tak? Dalej. Teraz tędy, teraz tu. I jestem! Udało mi się, przyszliśmy obaj! Tak samo. Wow, ale to było długie i nie było takie łatwe. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Co to są za lasery? O nie, tylko nie to. Musimy przejść przez te lasery. Tylko nie możemy ich dotknąć. Tylko no bo jak, będzie po nas. Przedną nas po prostu, nie? No dobra, no to idziemy powoli, powoli. Okay, uważaj na głowę. Powoli, uważaj na głowę. Mówiłem, uważaj na głowę. No właśnie. Jestem z powrotem, pojawiłem się ponownie. Okay. Dobra, no to ja trzeba jakoś to przejść inaczej, no. Idź. A, wow! Kolejnych za głową zahaczyłeś. One tak są ułożone, patrzmy, dobrze, przychodzę, głowę daję niżej. Patrz jak idę, o znikły. Patrz. Koło twarzy! Co jest, patrz! Głowę dałem na dół, chłopie, jak ja to przechodzę! Przeszedłem! Haha! A jak przeszedłem. Ja ich nie widzę. Uwaga, teraz. Zobaczymy jak ty, no dawaj. O, padł! Musisz głowę dać na dół, głowę musisz skryć. Tak, bo weź głowę do góry się spójrz i wtedy idź. Dobra, no. To idę. Nie, nie tak, ja ich nie prosto widzę. Musisz być wyprostowany i bardziej na lewo, twoje tutaj, lewo, dawaj. Tutaj, tędy, tak? One tak zanikają jak ja, opatrzcie, zanikają. I teraz idę w ten sposób, dobrze, idziesz, tak, pięknie, tak, dobrze. Kieruj mnie. Głowę. Tak, dobrze, no idź, jak limbo. Super, ale pięknie, przeszedł, dobrze. Tak, udało się? Dobra. Udało się, już możesz. Ja nie mogę uwierzyć w to, to jest tak. Dobra, okej, mamy teraz, ej, czekaj, jak tu, są jakieś niewidzialne bloki, jak to przejść? Tutaj, nie, tędy, albo czekaj. Nie, tędy też nie możemy. A nie tu, dobra, tu są jakieś, podskoczyłeś, dobra, niewidzialne bloki były. Okej, idziemy dalej, otwieramy drzwi i teraz mamy jakieś przejścia. Level pierwszy, level drugi i level trzeci. Wow, mamy 3 levele. Chodź na pierwszy najpierw. Jaki jest dobry, no, mamy jakiś komputer tutaj do grania, jest klawiatura i myszka, ale my grać nie będziemy. Minecrafta zagrać. Nie gramy. Uwaga, wybierzmy level pierwszy, zobaczymy co będzie. Od levelu pierwszego, czyli to są jakieś diamenty. Uwaga, klikamy, otworzyło się. Co tutaj jest? Teraz mamy do przejścia. Jakaś lawa i piasek wciągający. O nie, tylko nie to, bo ja przeskoczyłem. Ej, zbrojka! Idź do poziomu numer 2. Patrz, znalazłem zbroję. Jaką? Mam żelazną zbrójkę mam. Okej, wziąłem sobie, a tobie nie dam. A ja nie dam, czekaj. Okej, wziąłem, mam żelazną. Dobra, teraz ostrożnie, podskakuję. Dobrze, przyszedłem. Widziałeś to, jak ja tu przyszedłem? To są bloki niewidzialne. Aha, XD. Serio? Ej, to są faktycznie, ja myślałem, że idzie teraz spać na mnie. Nie, ty taki dobry nie jesteś. Weźmy, idziemy dalej. Przyszliśmy poziom pierwszy, teraz idziemy do levelu drugiego, czyli poziom drugi. Uwaga, otwieramy. Co tutaj będzie? O, kaktus tu jakiś był. Kaktus spadł. Dalej idziemy dalej. Tu są kaktusy! O nie, i piasek. Czy to jest labirynt z kaktusami? O nie. Ej, może faktycznie, tak, labirynt z kaktusami. On może tutaj właśnie być, więc ostrożnie. Musimy przejść przez ten labirynt, tylko gdzie jest wyjście? O, to jest pytanie. Tu są... O nie, więc... Ukułem się. Dalej idziemy dalej. O, tu jest jakieś przejście. Widzę coś. Jest przejście i mamy idź do poziomu numer 3. Zbrójka. teraz złota. Ja tam biorę, teraz ja tam biorę. No dobra, to możesz wziąć. Ja będę miał żelazną, a on będzie miał złotą. Ja jestem bogaty. Jesteś bogaty. Idziemy teraz do poziomu trzeciego. Zobaczmy, co tam będzie. Musimy się teraz cofnąć. Dobra, cofamy się pięknie. Dobrze, idziemy ten. Okej, wychodzimy z tego poziomu drugiego. Teraz poziom trzeci. Co tu będzie? Otwieramy. Otworzyło się. O nie, znowu do przejścia. Tu jest znowu kaktusy. Dobra, omijamy te kaktusy. Ała, ukułem się. Tylko to chyba będzie jakieś dłuższe, myślę, wiesz? To mnie ukuło w tyłek. No to uważaj, nie siadaj. Dobra, idziemy dalej. Czekaj, tu lewo? W lewo? Nie, w lewo nie. Ślepa uliczka. Tu w prawo zobaczmy, coś będzie. Dobra, uwaga, idziemy dalej. W prawo? Tak, nie. Tak, dobrze, dobrze. Nie, czekaj. Co tak cię ciągnie, no? A jakie to jest długie. Ej, gdzie to jest wyjście? Jaki to jest długi labirynt w poziomie trzecim. To jest bardzo długie do przejścia. Okay, gdzie jest wyjście? O, teraz coś widzę, widzę. Przechodzę dalej. Idę w prawo, nie, w lewo też nie. W prawo mam iść? Czekaj, w prawo. Nie wiem, zgubiłem cię, nie wiem, gdzie jesteś. Ej, ślepa uliczka. Gdzie jesteś? O, widzę cię, Dobra. Tak? Prowadź. Nie bij mnie. Tędy się nie idzie. Nie, tu jest ślepa uliczka. Musimy chyba podejść w lewą stronę. Tutaj tędy, z tej strony. Nie, tutaj też nie. Ej, gdzie? A może teraz tędy pójdziemy? Tak, idź. Jest wejście, dobra, mamy to. Ole, tu się ciągnie, patrz, jakie mamy tory długie. Tam w tym domku, dobra, bierzemy wózek sobie, wagonik. Nasz wyrzuciłem tobie. Wsiadam, uwaga. Ej, posuwaj się. Nie w tą stronę pojechałem, co jest. Jeszcze raz, uwaga. Jedziemy, go. Woo, ale to jest długie, w tym najmniejszym, najdłuższym domku teraz jedziemy sobie. Zobaczymy, co tam będzie, uwaga, jedziemy. Ale to się ciągnie. Uważaj, Alek, żebyś tylko nie spadł. No, jedziemy dalej. Ja omijamy kolejne pochodnie redstone'owe. Wagonik, wow, co się stało? Spadłeś na dół? Nie! Ja też! Co się stało? Jakieś owce tu biegają! Co to za owce? Co jest? Uważaj! Jakieś owce biegające! A, rzucają się na mnie! Ła! Dowalają mnie! O nie! Spadłem! Owce mnie biją! Padaj ty, owco! A ja też dostaję jakiś damage, spowolnienie mam! Ej, co jest grane? Jak stąd wyjść? Nawala mnie coś. O, owca padła. A ja jeszcze żyję. Ej, jak tu wejść? Czekaj, kaktus. Posadzę, czy nie? Nie, nie mogę. Ej, jak stąd... Czekaj, kilof. Rozwalam? O, nie mogę wyjść, co jest? No, jak stąd wyjść? O, mogę. Jest, wyszedłem. Alek, gdzie jesteś? Jestem, wróciłem. O, wrócił, dobra, Alek wrócił. O, ile owiec tutaj było dziwnych. One chodziły na dwóch łapach, czaisz? No, przemieszczamy się do kolejnego pomieszczenia. Uważam, tu są jakieś zasadzki chyba. Ej, tam creepery są, czekaj, nie podchodź tam. A, creepery złote. Wow, one mogą wybuchnąć. Musimy je jakoś pokonać. No dobra, no to idziemy dalej. To chodź, mamy spajki lepsze, to damy radę chyba, nie? Ile ich jest? Ale takie creeperów, o nie, idzie złoty creeper. A masz ty, on nie wybucha, dobra, na razie się nie pali, ale mocno bije. Dawaj go. A masz kolejny, padaj ty creeperze złoty. Ale creepery są w Minecrafcie zielone, one nie są złote, nie? Więc to jest dziwne. No nie, kolejne creepery, armia creeperów, a nie, atakuje mnie. Dawaj, bijemy, dawaj, Alek. Ej, jest rozpadnę! 3 serca. Idź na ratunek! Daj, na ratunek! Ja ich odpędzę! A masz! O nie! A, 3 serca znowu! Teraz ja mam mało! O nie! Czekaj, uwaga, podskoczę! A masz, dostał! Padłeś? Nie, idę ci pomóc! Nie, tam nie idę! Dostał! A masz, kolejny, dostali! A masz, rozwaliłem go! Dobrze, patrzcie, jak ja rozwalam tych creeperów! Podskakuję, bum, dostał skryta! Tak jest, rozwalamy! Kolejny! Zostawcie kolegę mego! Jest, rozwaliliśmy je. Ej, nie, uważaj. 2 serca prawie byśmy rozwalił. Rozpędziłem się. Creepery zostały rozwalone, było ciężko. Teraz tu. Teraz idziemy tutaj, mamy jakieś drzwi. Czyli jest pomieszczenie kolejne. Otwórzmy te drzwi, uwaga, co będzie? Co to są za oczy? O nie! Kolejne? Serio? Teraz jakieś oczy musimy nawalać. Tu nie są creepery, tylko jakieś oczy. Ale mnie nawalałam, czekaj. Skryta muszę. O nie, 3 serca, 2 serca. Padam. 2,5, uwaga. Pomagam ci. No nie, one mnie. O nie, 1 serce! Ja mam 2,5! Ja mam 3 serca! Do drzwi. Podskoczyć, dawaj ich! Ale pomóż mi, no! To chodź do drzwi! Czekaj, musimy je wszystko rozwalić. Okej, załatwiłem. To jest nasze zadanie, żeby wszystko rozwalić o oczy. 2 serca, dobra, przeżyłem. Pięknie! Rozwalaj, ale... Dobra, i teraz on padł, świetnie, rozwaliliśmy wszystkich. Wow, co tu są za potwory, co tu są za stwory. Idziemy dalej, weźmy, zamknijmy te drzwi. Jesteśmy najlepsi, pa. Ale daliśmy radę. Nikt z nas na razie nie padł na tych stworach. Idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Ciekawe, co będzie tutaj. Dobra, otwieramy drzwi. Potworów nie będzie. Co? Jeszcze jakieś inne? Ej, to co to jest? Co jest? Jak one się nazywały? To są takie zmutowane te. Dziwne blazy. Blazy zmutowane. To co to, jak to bije? Jakie dziwne blazy, ej, bo zaraz mnie rozwalą. Ej, bo tu klucz trzeba znaleźć. Klucz trzeba znaleźć, serio? Może jakiś blaze ma z tego. A masz ty blaze. A masz, rozwaliłem go. Dobra, pięknie, mam. Rozwaliłem dwóch już. Dobra, czekaj. Już idę ci pomóc, zbiegnę ci pomóc, ale rozwaliłem szybciej niż ty. Na wstecznym bije. Na wstecznym rozwalać? O nie, rzuciły się na mnie. O nie! Jest, rozwaliłem go. I kolejny raz rozwaliłem. Wow. Jeszcze jeden? A masz. Jeszcze jeden, dobra. Klucz wypadł, co klucz jest? Wypadł z niego klucz, wow. Uniwersalny, trzymaj. Ale to było super, patrzcie. Musieliśmy ich rozwalić i teraz mamy klucz uniwersalny, który możemy włożyć do kłódki. Ciekawe, co tutaj będzie. A wy, widzowie, włóżcie łapeczkę w górę, przypominam wam. Dawajcie wszyscy razem, wy wkładacie łapeczkę, a ja wkładam klucz. Wszyscy razem na wybuch łapeczek. 3, 2, 1 i teraz... Pik. Jest otworzone! To otwieramy i możemy przejść dalej! Woohoo! Teraz mamy jakieś schody na dół, schodzimy po schodach, ale one są wąskie, no, nie możemy spaść. Idziemy niżej, niżej, tu nie ma takich barierek, no. Dobra, i jesteśmy, okej, jest skrzynka jakaś. Ło, to moje diamentowe rzeczy! A, zabrałem ci moje diamentowe rzeczy. O yeah, patrzcie, mam diamentowe teraz, super wyglądam. O, teraz mogę się nawalać. Kozak. Mogę ci wyrzucić żelazne, proszę bardzo, masz żelazne. Masz tu miecz. Ci wyrzucam. Dobra, okej, mamy to. Od razu lepiej. I teraz idziemy. Co? To są skorpiony! O nie, tylko nie one! Do wody, kolejne! O nie, one mają mocny ogon, taki długi ogon mają, nie? One mają truciznę w kolcu. Tak, tak, trucizna jest. A masz ty! Dobra, dobra, idę załatwiony. I są trzy drzwi. Jakie wybrać? Czekaj, bo jakieś są drzwi po prawej. Uwaga, przechodzi. Co tutaj jest? Co jest? Jakie potwory! O nie, te drzwi były złe! A, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie stąd! Nie no, serio! Wypuśćcie mnie! No nie mogę stąd wyjść! A macie! Rozwaliłem. Dobra, idę ci na ratunek! Dawaj, ale... skrzynki jakieś! Skrzynki? O, no. Faktycznie, mamy 4 skrzynki. Nie widziałem ich. Diamentowe. Ile diamentów? Co? Bierzemy! Nasze diamenty! Jo, patrzcie, ile bogactwo! Biorę wszystkie, normalnie tylko... Dobra, okej, zabraliśmy diamenty, idziemy dalej. Teraz mamy kolejne pomieszczenie, tu są jakieś drzwi z tej strony. Jest jakiś portal! I tutaj mamy po lewej stronie drzwi. Co to są za diabły jakieś? Co jest? Ja nie mogę tu być, ja tu nie mogę być. Jakie spory, a masz, padaj ty, dobra. Ale dostał, patrz, ja z diamentowych rozwalam ich. I mamy teraz tutaj żółte. Złoto! Tak, bierzemy, ale bogactwo. Ja już miejsca nie mam, ja też teraz biorę złoto, okej, patrzcie, ile już mamy złota i diamentów, jesteśmy bogaci. Szybko uciekamy z tego najmniejszego domku. Dawaj, zwiewamy, jesteśmy bogaci, teraz możemy uciec. Szybko do portalu, uwaga! I na stepa wychodzimy! I wyszliśmy, uciekliśmy z tego domku. Dobra, już tam nigdy nie wchodzę, bo tam dużo jest potworów. Przeszliśmy przez najdłuższy domek w Minecraft. Patrzcie, to wszystko przechodziliśmy w środku. Wow! Ej, nieźle. O, zmieściłem się znowu. O, patrzcie, jakie to długie było. I całe przeszliśmy. O, aż zniknęło. I całe przeszliśmy. Więc to było niesamowite. Znowu się powiększyłem. Ten domek był najmniejszym domkiem w Minecraft i najdłuższym. Dobra, uciekamy, dziękujemy villagerze, papa, żegnamy się, papa. Okej, ale mamy bogactwo, to przyszliśmy, mamy z tego diamenty i złoto. Woohoo, cieszymy się, yeah! A wy, widzowie, pamiętajcie, że moja nowa piosenka i twarz, teledysk będzie 16 grudnia, a trailer już jest za tydzień w piątek o godzinie 18:00, zapiszcie sobie datę oraz godziny. Kto będzie, napiszcie w komentarzu, przypnę wam serduszka. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie, też wbijcie na mojego Instagrama, Facebooka, zobaczcie poprzednie filmiki. Widzimy się też jutro. Czekam na was. Siema, widzowie.